Witam kochani w moich skromnych progach. Dzisiaj za sprawą tej fantastycznej książki kucharskiej, której można dostać na myherbalife.com dla wszystkich partnerów. Zrobię dla Was banalnie prosty przepis. Holenderska szarlotka babuni. Mam już wszystkie składniki przygotowane. Foremka wyłożona papierem, przesmarowana tłuszczem. Składniki wszystkie przygotowane, typu właśnie 250 g mąki pełnoziarnistej orkiszowej, łyżeczka proszku do pieczenia, 50 g koktajlu o smaku jabłek z przyprawami korzennymi. Tu już mam wbite też dwa jajka, 250 ml napoju migdałowego, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, dwa średnie jabłka, tutaj mamy starte, 80 g rodzynek, jedno jabłuszko pójdzie na górę. Dwie łyżeczki miodu i dwie łyżki oliwy z oliwek. Także tu jest wszystko przygotowane, wystarczy to tylko wymieszać mikserem. No, jak widzimy, masa jak przy typowym cieście, takim biszkoptowo-tłuszczowym. Ciasto wymieszane. Następnie dodajemy dwa starte jabłuszka. Piekarnik mamy rozgrzany do temperatury 200 stopni. Jabłuszka dodane, dodajemy rodzynki. Znajdziecie rozpisany pod postem dokładnie składniki. Jak jeszcze wszystko wykonać, mamy gotowe ciasto, wykładamy na tortownicę. Delikatnie rozsmarowujemy, wyrównujemy. Na górę układamy jedno jabłuszko pokrojone w plasterki. I będziemy piec w temperaturze 200 stopni przez około 35 minut. No dobrze. To tyle. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych przepisach.